jest profil o kobietach i o kobiecym punkcie widzenia. Dzisiejszym gościem będzie Natalia Tomasiak. I Natalia jest tak wszechstronnie, słuchajcie, utalentowana sportowo, że mam nadzieję, że nam dużo opowie o różnych dyscyplinach górskich sportów i oczywiście z kobiecego punktu widzenia. I tak myślę, że zanim Natalię zaproszę, to w skrócie ją po prostu przedstawię. Natalia, słuchajcie, od kilku lat jest zaliczana do czołowych biegaczek górskich w Polsce i Europie. I tutaj mam ściągawkę, bo trochę tego jest. Jest pasjonatką gór, biegów górskich, miłośniczką skituringu, ratowniczką, notabene kandydatką krynickiej grupy GOPR, instruktorką narciarstwa i snowboardu, a co ciekawe, w 2016 roku, czyli całkiem niedawno, jako pierwsza kobieta z Polski uczestniczyła w zawodach Pucharu Świata Skyrunning Extreme, charakteryzujących się dużymi przewyższeniami i bardzo technicznymi trasami. I słuchajcie, zajęła piąte miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet. No ale oprócz tego też uczestniczyła w wielu wyprawach i na Arktykę, i była w Laponii, na Kaukazie, w górach skalistych, więc jak widzicie ma bardzo, bardzo bogate i bardzo zróżnicowane doświadczenie górskie, bo zarówno po nich chodziła i też się wspinała i po nich biega, jeździ też na rowerze, no i do tego skitury, narty, jest tego mnóstwo. Więc myślę, że już teraz możemy Natalię zaprosić, już wszyscy jesteście wtajemniczeni. O, jest Natalia. Cześć. Cześć, udało się. Miałam już delikatny stresik. Dobra, możemy zaczynać, a ja sobie tutaj dajcie minuty. To może na początek bardzo Ci dziękuję w ogóle za zaproszenie i za to, że zechciałaś uczestniczyć w live, trochę poopowiadać o swoich doświadczeniach. Takiego stricte kobiecego punktu widzenia, no, że znalazłaś czas, chęć, no i że jesteś w tak dobrej formie, cieszę się, że możemy porozmawiać. Nie. Ja również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że fajnie spędzimy ten czas teraz, pewnie z godzinkę nam to zajmie. No, mam trochę pytań, rzeczywiście. Oczywiście zadawajcie, słuchajcie, kochani, też pytania. Ja chciałabym podzielić ten live na takie trzy części. W pierwszej porozmawiamy ogólnie o Natalii, w drugiej bardziej stricte takie kobiece kwestie, które mnie interesują i są tematem tego profilu i mojego bloga, czyli kwestia płci, też dyskryminacji lub jej braku w sporcie. I na zakończenie pokrótce tylko o momencie życia, w jakim jest Natalia. Myślę, że to będzie też ciekawe. I może zaczniemy od tego, że myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że ty nie urodziłaś się, czy też nie wypiłaś z mlekiem matki zamiłowania do gór i do biegania po górach. Oczywiście uprawiałaś różne sporty, bo zdaje się, że taekwondo, koszykówkę, tenisa. Natomiast, a w ogóle edukacja twoja zupełnie nie wiąże się ze sportem, czy tam szeroko rozumianą turystyką, tylko ukończyłaś pedagogikę i bibliotekoznawstwo. Więc pytanie moje brzmi, kiedy ta miłość do gór w tobie obudziła się i jak to wszystko w ogóle się zaczęło? Czy od trekkingu, czy od wspinaczki, czy od biegania po płaskim terenie, czy od razu bieg w góry? No, to jest faktycznie dość takie... dziwne, nie dziwne. Ja pochodzę z Krynicy, więc wydawać by się mogło, że z miejscowości górskiej, więc właśnie od dziecka jakby z tymi górami związana jestem. No ale tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, to zaczęło się dużo, dużo później. Jako dziecko raczej nie, rodzice mi nie pokazywali tych gór, sami nie są za bardzo górscy. No tak po prostu było, natomiast ja zawsze byłam bardzo aktywnym dzieckiem i próbowałam różnych sportów, które były jakby dla mnie dostępne, tak? Nie trenowałam nigdy nic zawodowo, no ale miałam takie małe dziecięce ADHD, więc właśnie grałam i w koszykówkę, pomimo tego, że mam niecałe 1,60 m wzrostu, no jako dziecko to już w ogóle byłam bardzo malutka i drobniutka, ale bardzo miło to wspominam, wtedy trenowałam taekwondo, natomiast same góry poznałam tak naprawdę dużo, dużo później i takim bardzo mocno przełomowym momentem, zresztą moją ścieżkę górską. Była taka jedna wycieczka gdzieś tu z lokalnym biurem podróży, jechaliśmy, ja o tym pisałam zresztą w książce i tak naprawdę było.
Na Hrebieniu, więc w ogóle do Tatr to tam jest daleko, jeśli chodzi o jakiekolwiek widoki czy doświadczenie górskie. Natomiast ja byłam bardzo podekscytowana tą wycieczką, bo może trwało na pół dnia. I pamiętam, jak dziś, jak zobaczyłam tam dziewczynę, która schodziła z gór i miała plecak i przy plecaku miała przepięty kask i miała górskie buty. Ja sobie pomyślałam, jak ona musi być fajna. Ja mam ten obraz tej dziewczyny, a ja mam takie zdjęcia, pamiętam tą wycieczkę, byłam w takich pantofelkach i w ogóle no, totalnie niegórsko ubrana. I po tym miałam chyba dużo szczęścia w życiu, chociaż trochę temu szczęściu pomagałam, bo zmieniali mi się dość często współlokatorzy w trakcie studiów, bo to była końcówka studiów i właśnie trafiłam na jednych z nich, na parę, która bardzo już mocno chodziła po górach. No i tak śmiesznie było, że ja już miałam auto, a oni chodzili po górach, no więc to fajna przypustka do tego, że mogliśmy się umawiać, pomimo że specjalnie ze sobą wbrew pozorom nie przypadaliśmy, jak się później okazało, no ale oni byli trochę w te weekendy jakby uzależnieni ode mnie, bo czasy były trochę inne niż teraz, to było kilka lat temu. No ale ja już miałam samochód, więc ja miałam auto, oni mieli doświadczenie, wiedzieli jak po tych górach chodzić i gdzie można chodzić. No więc troszeczkę mnie wprowadzili w ten świat gór, ale dość było to zabawne, bo też później dość szybko okazało się, że ja chodzę dużo szybciej po tych górach, no i kolega niestety nie był w stanie tego jakby chyba mentalnie przeżyć i nasze drogi się rozeszły, ale już na tyle byłam wciągnięta w to środowisko gór, a to były też czasy takich mocno rozwiniętych właściwie forów internetowych, gdzie wtedy jeszcze może nie grupy na Facebooku, ale właśnie fora internetowe hulały, no jakieś takie grupy w stylu szukam towarzyszów podróży i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam poznałam trochę ludzi, po prostu pisałam i zaczęły się gdzieś tam wyjazdy. Na początku bardziej fajne lub mniej fajne, ale gdzieś tam udało mi się w to środowisko dość mocno faktycznie wciągnąć, no i już później nie odpuszczałam po prostu. To już było tylko coraz więcej, wyżej i dalej tak naprawdę. No, to jest rzeczywiście ciekawe, że z forów internetowych mogłaś się umawiać z osobami i jeździć, czyli tak jak jest to modne, żeby narzekać i szukać argumentów, że czegoś nie można zrobić, bo to jesteś przykładem tego, że dla chcącego nic trudnego, bo nawet jak się nie ma partnera do wspinaczki czy w góry, no, można znaleźć przez internet, można sobie to zorganizować, jak się naprawdę chce. No, pierwsze wyjazdy to były w góry w ogóle, powiedzmy na weekendy i tak dalej z ludźmi, ale takim bym powiedziała małym hardkorem i nie wiem, czy bym teraz to zrobiła, no ale jak widać kilkanaście lat temu chyba miałam więcej odwagi, bo też z ludźmi poznanymi przez internet pojechałam na swoją pierwszą wyprawę trekkingową na Spitsbergen. To też duże ryzyko. To też duże ryzyko. Tak, mieliśmy bilety, już mieliśmy kupione, chociaż się nie znaliśmy, ale było ciekawie i było bardzo fajnie. Z tymi ludźmi później przeżyłam kupę fajnych właśnie górskich wyjazdów, wypraw, też nie tylko górskich. Też spotykamy się gdzieś tam do dzisiaj, także jak to właśnie mówią, do odważnych świat należy i tyle. Tak, tak. I Natalia zresztą napisała na blogu tekst, to ja polecam. On właśnie się nazywa Stare porzekadło dla chcącego nic trudnego. I tam rzeczywiście Natalia pisze o tym, że jak się chce, to naprawdę można. A dodatkowo Natalia wspomniała o książce. Ja tę książkę mam, przeczytałam. To są góry, Babskie Góry, Kobiecy sposób na trekking, bieganie, skitury oraz rower. I to jest druga Natalii książka. Pierwsza to jest Przez polskie góry przewodnik biegacza. Tę polecam, tę przeczytałam. Tamtej niestety nie zdążyłam, ale znowu ta pierwsza, wiem, że zdobyła literacką nagrodę Magellana. Zdaje się, że w kategorii najlepszy przewodnik dla aktywnych, więc na pewno też jest świetna, więc polecam, chyba obie są jeszcze dostępne. Ta na pewno bez problemu jest dostępna w internecie. Nie wiem, jak... Myślę, że jeszcze jest. To śmiało można zakupić. I rzeczywiście te wszystkie historie, o których Natalia teraz opowiada, one też są poruszone w książce, więc polecam. I teraz też ważna kwestia, istotna, to to, że ty... Rzeczywiście to wszystko pozostaje twoją pasją, przynajmniej pozostawało, bo trochę powinniśmy chyba w czasie przeszłym jednak mówić, że to nie jest
nie był twój sposób na zarabianie pieniędzy, te wszystkie sporty, biegi, bo brałaś naprawdę w tak wielu biegach udział. Ja sobie nawet wydrukowałam, słuchajcie, to 2 czy 3 strony A4 wyszły, jak ja bym chciała wymieniać, w ilu zawodach Natalia brała udział. I mało tego, słuchajcie, jedna kartka to są same pierwsze miejsca. Potem są drugie, trzecie, to są w ogóle następna, druga i trzecia strona. Także Natalia, nie wiem, czy liczyłaś kiedyś, w ilu rzeczywiście w sumie wzięłaś zawody. Ja średnio startuję tak w roku między 17 a 20 razy, tak mniej więcej. 17-18 zawodów i ta dziewczyna dalej pracowała na etacie i łączyła po prostu pasję ze sportem. To nie jest twój sposób zarabiania na życie. Więc pytanie moje, jak wyglądał twój przeciętny dzień, bo ty też strasznie dużo trenujesz. Jeżeli Natalię ktoś obserwuje na Instagramie i na bieżąco storiesy, to Natalia rzeczywiście nawet teraz jest cały czas w górach, albo na nartach, albo rower, albo gimnastyka poranna, to też wiem, że 15 minut. Jak to wszystko da się połączyć i jaki jest twój sposób, jaka jest złota zasada? Nie ma chyba złotej zasady. Natomiast to moje życie jakby sportowe w połączeniu z zawodowym przez te ostatnie lata, w momencie właściwie jak zaczęłam biegać, dość mocno też ewaluowało. Już często też zmieniałam stanowiska pracy, pomimo że cały czas jestem w tej jednej i tej samej firmie, ale chyba taką moją złotą drogą do tego wszystkiego, no to były i są dwie rzeczy. Po pierwsze, ja jestem rannym ptaszkiem i nie mam problemu ze wstawaniem rano. Ja się do tego przyznaję, bo ja normalnie pracując wstaję gdzieś tam, mam budzik na 5:15 nastawiony. Ja oczywiście wstaję na ten budzik, ale to nie jest dla mnie jakiś coś strasznego. Bez budzika się już potrafi przed 6:00 wybudzić sama. Także wiem, że dla niektórych to jest po prostu środek nocy. Więc po pierwsze, właśnie często jest tak, że udaje mi się wyjść na trening przed pracą, albo właśnie zaczynam pracę bardzo wcześnie, zaraz jeszcze do tego wrócę. I drugą rzeczą, która chyba mi gdzieś tam fajnie w miarę to pozwala sobie łączyć, to ja nie ukrywam, że i to wszyscy zresztą widzą i też mówią, że jestem osobą dobrze zorganizowaną. I ja po prostu mam w miarę, o ile mi jest strasznie ciężko planować, co ja będę robiła za pół roku, bo ja nie wiem, co ja będę robiła za pół roku. Ja z tym mam problem. Czasem ktoś mnie pyta, gdzie będziesz startować za pół roku? Ja mówię, no nie wiem, gdzie będę. Na razie trenuję, zobaczymy, jak wyjdzie, no po prostu. I zawsze jak ktoś mnie pyta o moje plany, to ja nigdy po prostu nie wiem, bo ja się mam takie w sobie coś, że ja się boję, jak zaplanuję teraz, że gdzieś pojadę, to później może mi coś fajniejszego wypaść. Ja wolę planować. Ciekawe podejście. I tak dalej. Rok 2020 właśnie pokazał to, że jak już sobie wszystko super jednak zaplanowałam i postawiłam na jedną kartę, no to jeszcze może później opowiem, gdzie miałam być, gdzie nie byłam i ile kasy mam wkupionych w biletach, że tak powiem. A to jest bardzo ciekawy wątek, to na pewno do tego wrócimy. No trudno, bo znaczy no minęło, ale jeszcze gdzieś tam w głowie siedzi, że tak powiem. Mam nadzieję, że uda się może wrócić do tych planów. Bądź co bądź. Właśnie takim planowaniem codziennym jakby, tak? Ja tydzień mam w miarę fajnie zaplanowany i też właśnie w momencie ja mam taką dość dynamiczną pracę. Ja nie zawsze to nie jest tak, że ja idę na 8 godzin zawsze do biura, siedzę tam, wychodzę i tak dalej. Tylko raz jest. No tak, że trzeba więcej popracować, raz jest mniej, czasem w różnych godzinach, natomiast właśnie jak mniej więcej z tygodnia na tydzień wiem, jak będę pracowała, no bo to już można w miarę sobie zaplanować, to do tego układam plan treningowy. I są dni, że ja przyznaję się, że jestem w stanie wyjść na 2 treningi, nawet dłuższe w ciągu dnia, są dni, że w ogóle nie wychodzę. Także mówię, to jest jakaś taka kwestia organizacji, no i takiego, ja się zawsze już śmieję w pewnym momencie, już chyba po tych kilku latach treningów to jest tak, że ktoś mnie pyta, jak to jest, że ty tak leje, nie leje, zimno, nie zimno, idziesz na trening, nie? Ja mówię, to co? No bo z tym treningiem to już mam takie poczucie, jest trochę jak z myciem zębów zawsze. Jak tam raz nie umyję, to się świat nie zawali, nie? Ale jak no już tak częściej, no to tak już nie fajnie byłoby po prostu. I to jest taka codzienność po prostu, nie? Wstaję, robię, idę, tak jak nie wiem, no. Pakuję śniadanie do pracy, tak sobie pakuję strój na trening i po prostu nie w zasadzie pójdę. Już rytuał, już rutyna. Tak, tylko po prostu patrzę, jaka jest pogoda, dobra, jest minus 10, no to pakuję ciuchy na minus 10. I to jest takie bardzo naturalne i nie zastanawiam się, czy ja mam iść, czy mam nie iść.
No tylko po prostu patrzę, jak go zrobić, czy go gdzie zrobić ewentualnie, tak? Bo może trzeba iść na bieżnię, jak jest mega smog w Krakowie, no to trzeba iść na bieżnię na siłownię, jak nie, no to idziemy na zewnątrz. Także nie wiem, dla mnie, ja też bardzo lubię trenować. Ja wbrew pozorom, wszyscy mówią, no bo starty. Ja bym mogła nie startować, ja mogę tylko trenować, ja mam straszną frajdę z codziennego ruchu. Ja nie potrzebuję mieć motywacji w postaci startów do tego, żeby trenować. Ja po prostu lubię się na co dzień ruszać i jakby dla mnie to jest mega ważne, żeby po prostu wejść, coś fajnego zrobić. A starty są taką, no wisienką na torcie, no fajnie gdzieś pojechać, jakby jestem wątek jakiejś przygody, podróży. Natomiast mówię, ja zaczynając z przygody z biegami, ja w ogóle nie myślałam o tym, żeby startować. I w ogóle ja sobie szłam pobiegać, bo to było coś nowego dla mnie. Nawet nie wiedziałam, że są zawody biegowe po górach, jak zaczynałam biegać. Także mówię, ja lubię po prostu się ruszać i nie mam problemu z tym, żeby na co dzień gdzieś tam sobie wyjść. I właściwie śmiało chyba mogę powiedzieć, że nawet ważniejszy dla mnie jest taki codzienny ruch i zadbanie o taką codzienną jakby no, kondycję, czy formę, czy aktywność, niż samo startowanie w zawodach. Ja się bardziej cieszę z tego, że codziennie coś robię, niż to, że muszę się przygotować do zawodów, tak? Dlatego może teraz też jakby nie odpuszczam, bo dla mnie to jest takie bardzo naturalne, że ta godzina, a przynajmniej jakieś aktywności dziennie, no tak musi być po prostu. No to Natalia jest doskonałym przykładem, słuchajcie, że z ograniczonymi dniami urlopowymi, 26, można i trenować, i spełniać marzenia, i jakieś cele sportowe. Jest na to świetnym przykładem. Dla chcącego nic trudnego, kolejny raz będziemy to powtarzać. A oczywiście najczęściej biegasz, rzeczywiście we wszystkich biegach bierzesz udział chyba możliwych, z tego wynika w mojej liście. Natomiast czy jest, w której z tych pasji, działalności czujesz się najlepiej, czy na przykład chciałabyś się też wspinać i znaleźć czas bardziej na wspinanie czy na trekking, czy to rzeczywiście to bieganie to jest to, co cię najbardziej kręci i już nic poza tym? Ja przyznam się, że najchętniej to bym cały rok jeździła na nartach, pozorom. Tak, więc jakby no gdzieś tam narty, skitury, tak, nie tyle takie typowe narciarstwo, co gdzieś tam w formie skiturów, no to jest taki mój numer jeden. No wiadomo, że no mamy taki klimat, jaki mamy, więc nie da się. Chyba byś musiała miejsce zamieszkania zmienić, słuchaj, na jakąś Syberię dokładnie. Może. Więc ja bardzo lubię takie zimowe klimaty, no i chyba przez to też te narty i takie. Zresztą jak ktoś przejrzy listę moich biegów, to ja jestem osobą, która lubi przygody i wyzwania i coś, co jest takie bardziej techniczne, powiedzmy. Ja naprawdę myślę, że mogę powiedzieć tak, że ukończyłam większość, nie powiem, że wszystkie, ale większość takich trudnych technicznie biegów górskich w Europie na pewno, reszta świata jeszcze przede mną. Bo i ja właściwie takich biegów szukam i ja lubię tą przygodę. Ja wcale mówię, nie szukam takiego aspektu jakby sportowego zawsze. Dla mnie ważniejsze jest przeżyć fajną przygodę, pojechać w fajne miejsce, zobaczyć fajne nowe góry, niż nie wiem, wystartować w jakiś tam płaskim, czy bardziej płaskim biegu w Polsce, który może jest oczywiście bardziej jakiś taki prestiż, powiedzmy, bo nie wiem, są to mistrzostwa polskie czy coś, ale jakby tak jak mówię, lubię trenować i drugi wątek, taka motywacja, no to są jakieś przygody, a niekoniecznie jakby właśnie taka stricte rywalizacja na poziomie mistrzostwa. Czyli sama pasja, jeszcze raz pasja. A największe i najtrudniejsze twoje wyzwanie dotychczas, jeżeli chodzi o sport? Wiesz co, ja się zastanawiałam nad tym. No i w sumie to nie wiem, jak tutaj odpowiedzieć. Ja może powiem. Czy jeszcze nie ma? Może jeszcze nie było tego, słuchaj, najtrudniejszego. Tak, nie. Ja myślę, że największym takim wyjazdowym jakby wyzwaniem, no i też troszeczkę powiedzmy sportowym, już nie pamiętam roku, chyba bodajże 2010 albo 2011 rok. To był wyjazd właśnie na narty, wyjazd skiturowy do Laponii, do najstarszego parku narodowego Sarek. I to było chyba wbrew pozorom dla mnie najtrudniejsze, ponieważ my tam byliśmy 10 dni w terenie. Temperatura spadała, no nie codziennie, ale dość często, nawet do minus 30 stopni w nocy. Spaliśmy tam w namiotach, byliśmy naprawdę w mega, mega dzikim terenie.
bez jakiegokolwiek zasięgu, no, skazani sami na siebie. Ja byłam jedyną kobietą na tym wyjeździe, więc to chyba było najtrudniejsze, bo i warunki pogodowe były ciężkie i to był mój pierwszy wyjazd skiturowy. I to, że było tak dziko i tak dalej, duże przedsięwzięcie też logistyczne, no bo tam trzeba było dojechać. To wszystko było dla mnie nowe, więc myślę, że to było chyba najtrudniejsze. A z takich sportowych wyzwań, to wbrew pozorom chyba dużo emocji wzbudzał we mnie 2 razy start na Monterozie, gdzie się wbiegało na 4,5 tysiąca metrów, bo no to są takie zawody, że nigdy nie wiesz, czy je skończysz. O jest. Tak naprawdę. Ale skończyłaś i z dobrym wynikiem. Za drugim razem. A, za drugim razem. Ja startowałam tam 2 razy. Dla osób, które nie wiedzą, co to są zawody, słuchajcie, to jest, są zawody we Włoszech, się biega na 4,5 tysiąca metrów. Biega się, jest 3,5 tysiąca przewyższenia i później się zbiega. Pierwszy raz startowałam w 2018 roku i pojechałam, tam się startuje w parach. I pojechałyśmy tam z taką dziewczyną z Anglii. No i Katie troszeczkę, my ukończyłyśmy te zawody, ale my naprawdę je ledwo co ukończyłyśmy. O ile ja się tam czułam bardzo dobrze, to no, moja partnerka chyba się wystraszyła wbrew pozorom trochę tych gór. I tam działy się różne rzeczy, natomiast dla mnie to było niesamowite doświadczenie górskie, jako osoby, która wiedziała, że ja jestem za nią odpowiedzialna i że jesteśmy na 4,5 tysiącach metrów, a ta dziewczyna jakby trochę nie wie do końca chyba co robi, panikuje, wpada w jakiś historyczny płacz i jakieś różne takie historie były po drodze. Więc tam mogę powiedzieć, że zdobyłam duże doświadczenie ludzkie i nie przypuszczałam, że jestem sama po sobie, powiedziała, tak cierpliwa i ciepła i wspierająca i w ogóle było bardzo fajnie na koniec. Ale mówię, dla czyli świetnie się sprawdziłaś, widzisz, jako partnerka. Tak, nawet oczywiście mówię, tutaj by dużo jeszcze o tym opowiadać, jak to było dokładnie, no ale to był pierwszy raz, gdzie mówię, z Katie ledwo co ukończyłyśmy, bo naprawdę kilka minut przed limitem biegłyśmy na metę, ja już chciałam schodzić, ona chciała kończyć i tak dalej. I drugi raz w 2019 roku pojechałyśmy, tam już w ogóle była fajna ekipa z Polski i były to mega fajne zawody, bo ja startowałam w parze z Kasią Solińską, a Iwona Januszyk startowała z Miśką Witkowską. No i my z Kasią wygrałyśmy te zawody, a dziewczyny biegły jako drugie. No w ogóle było to mega fajne. A było prześmiesznie na mecie, ponieważ my myślałyśmy, że jesteśmy drugie, bo tuż przed nami cały czas biegły Łoszki. No i my biegając na metę w ogóle super, że jesteśmy drugie, cieszymy się. No a nagle dowiadujemy się, że jesteśmy pierwsze. My mówimy, ale jak to? Przecież byłyśmy drugie cały czas i wiedziałyśmy po prostu niedaleko przed metą, któraś tam ma się wywróciła z tych Włoszek, no i zeszły. Nie widziałyśmy w ogóle. Zmiałyśmy super niespodziankę na mecie. Ale tak, ale te zawody faktycznie w momencie, kiedy się biega na 4,5 tysiąca, wzbudzają bardzo dużo emocji. I w tym 2019 roku, jak byliśmy, te zawody jeszcze przesuwali z dnia na dzień, bo była zła pogoda, one się miały odbyć w sobotę, zmienili daty na niedzielę. Wiązało się to z tym, że nie zdążyliśmy na samolot do Polski, wracaliśmy bardzo długo i to były moje najdroższe zawody w życiu. Okay. Szczegóły. Nie, zwiedziliśmy prawie całe Włochy generalnie, no, miało być szybko, a wyszło jak zawsze z tym powrotem, no było wesoło, ale z wielkimi sukcesami, jakimi przygodami. Nie ryzykuję, nie piję szampana, więc tak. Miałabym to wspominać. A tak mamy wspomnienie, no nie dość, że fajne z wygranych zawodów, to jeszcze z tej drogi powrotnej. Ciekawa przygoda przy okazji, tak. Pięknie, to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa historia. A najpiękniejsza trasa górska do tej pory? Wiesz co, ja myślę, że wbrew pozorom rzadko bywałam do tej pory, mam nadzieję, że kiedyś to uda zmienić, ale właśnie we Francji, gdzieś tam w Alpach. I bardzo mi się podobały 3-dniowe zawody, na których byłyśmy z Iwonką Januszek, bo tam się też biegało w parach właśnie tam we Francji po prostu, w Alpach francuskich. Bardzo, bardzo fajnie było. Tam super. No i druga rzecz, która też jest no,
znowu taka przyplatana, jeden powiedzmy wątek sportowy, drugi bardziej skiturowy, no to, no to jednak Kanada, tak? I gdzieś tam wyjazdy do Kanady. Góry skaliste. No, dokładnie, no to robiły niesamowite wrażenie. Właśnie strasznie dużo masz tych przygód i sam ten fakt, który opowiadasz o tej Laponii, o tej wyprawie i o tej obecności twojej jedynej w zespole męskim, nie myślałaś, żeby o tym napisać książkę i o tych wszystkich przygodach, bo w książce jest tylko, tej książce jest tylko to tak naznaczone, zaznaczone delikatnie, nie ma rzeczywiście twoich takich kobiecych doświadczeń szeroko opisanych. Czy to zostawiłaś na inną książkę, czy po prostu stwierdziłaś, że to nie w tej? Wiesz co, ja w ogóle uważam, znaczy o książce na razie żadnej nie myślę. No teraz masz czas, znaczy miałaś, to wiesz, tak. Można pisać. Natomiast odnośnie może samych wyjazdów, ja głównie jestem kojarzona faktycznie gdzieś tam jako z osobą biegającą po górach i gdzieś tam z, no, z zawodami, ze sportem. Natomiast sama zawsze uważam, że tak jak nawet dzisiaj sobie rozmawiamy, że właśnie tak mnie się też wydaje osobiście, chociaż mówię, czasem to jest zupełnie inne postrzeganie osób z zewnątrz, a moje, że te moje przygody właśnie górskie, wyjazdowe czy turystyczne są o wiele ciekawsze i czasem są one dla mnie fajniejszą historią do opowiadania niż same biegi i to, że się zdobyło kolejne pierwsze miejsce. No dokładnie. Bo ja dochodzę do wniosku, że czasem zorganizowanie jakiegoś, zorganizowanie czy dołączenie do jakiegoś wyjazdu, czy samo przedsięwzięcie jakiegoś wyjazdu, czy to skiturowe, czy turystycznego, czy jakiegoś po prostu górskiego wyjścia jest o wiele trudniejsze niż wyjazd na zawody, bo na zawody się jedzie i się biegną po wyznaczonej trasie, okej, okay, no do tych zawodów się człowiek przygotowuje, startuje. Ale to jest łatwiejsze. Wstajesz, masz zrobić robotę, biegniesz po wyznaczonej trasie, prawda? Takie to proste, każdy z nas tak może, tak. A tam, pikuś. A zawsze no, gdzieś tam jedziesz w te góry po prostu na wyjazd, no to musisz trochę o tym pomyśleć. To jest cała logistyka i organizacyjna. Dokładnie. I tak jak mówię, czasem no jakieś przygody na zawodach. No, w zawodach nie ma przygód, no idziesz, biegniesz, no i tyle. No. Dokładnie, można... dlatego ty masz kawał materiału do napisania rzeczywiście z takiej książki, bardziej z takiego punktu organizacyjnego, ale dalej kobiecego. Też jak odnajdywałaś się właśnie czy w tej Laponii, czy w ogóle w kontaktach damsko-męskich, ale też kobietami z kobietami, bo rzeczywiście biegasz, tak jak wspomniałeś, z kobietami. To są różne ciekawe historie, które też myślę, że mogłyby się znaleźć w książce, jeżeli nie tej, to następnej. Może warto pomyśleć. Na razie sobie dam spokój. A jak nie, to może więcej na blogu, bo na blogu oczywiście dużo znajdziemy informacji o Natalii, jest dużo artykułów, z tym rzeczywiście jest dużo biegania po górach, a może to są fajne, ciekawe artykuły na bloga, bo na pewno jest dużo kobiet i dużo dziewczyn, które chętnie by o tym poczytały, wiem to z własnego doświadczenia. Jak ja wybierałam się na pierwsze wyprawy, to rzeczywiście bardzo mało było informacji w internecie z takiego kobiecego punktu widzenia organizacyjnego i już na samej wyprawie, stąd ja bloga założyłam, żeby o tych doświadczeniach więcej pisać stricte dla kobiet, więc myślę, że potencjał jest i zainteresowanie, także może przemyślę. Dobrze, a na jaką w ogóle wysokość wbiegłaś do tej pory najwyżej? Jak mówimy o wbieganiu, no to na to 4,5 tysiąca metrów, a wyżej trekkingowo byłam na Kazbeku. To tak. Ale to... Jedyne to Kazbek zaliczyłam dwa razy. No właśnie, do tego chciałam powiedzieć, że w ogóle Kazbek zaliczyłaś dwa razy dzień po dniu, zdaje się, tak? Tak, to była też taka zabawna, prawdziwa historia. No pojechaliśmy na Kazbek, w ogóle mieliśmy jechać na Elbrus. Ale tam, ja już nie pamiętam dokładnie jak to było, tam był wybuch tej kolejki czy coś takiego jakieś, to było kilka lat temu, więc my te plany musieliśmy pozmieniać, no i ostatecznie wylądowaliśmy w Gruzji na Kazbeku. No i mówiąc już w dużym skrócie, było tak, że pojechaliśmy tam z ekipą, nie pamiętam, 8-9-osobową i część z nas, właściwie większa część, wszyscy prawie wyszliśmy w jeden dzień i wszystko było okej, a jedna z naszych koleżanek, no troszeczkę nie jakąś super mocną, ale miała ochotę, jeszcze po prostu się dobrze nie zaaklimatyzowała i z nami w ogóle nie wyszła w ten dzień, no ale bardzo chciała wyjść na drugi dzień i chciała tam iść z ekipą, już nie pamiętam, czy Czechów, czy Norwegów, z jakąś tam inną.
No ale nikt z nas nie chciał jej samej puścić z tymi chłopakami, z tamtą ekipą. No ona natomiast bardzo, bardzo chciała iść, no, a mi dwa... no i chłopaki jakoś wieczorem siedząc wypuścili oczywiście tak, tak, ktoś tam rzucił luźno, to Natalia z tobą pójdzie, no. Mówię, no dobra, no to pójdę, nie, generalnie. No i faktycznie poszłyśmy. Ty to naprawdę jesteś koleżeńska, słuchaj, jesteś idealnym partnerem, idealnym przykładem partnera na wyprawy. I faktycznie dwa razy wyszłyśmy na ten szczyt, udało nam się też zdobyć ten szczyt. Nie ukrywam, że już schodząc, byłam dość ja tego nie czułam, wychodząc w ogóle, było wszystko ok, ale jak już schodziłyśmy na sam dół kolejnego jeszcze dnia, to wstawanie, tam chyba o pierwszej w nocy się wstawało na wyjście, już nie pamiętam dokładnie, chyba taki poranny i ta wysokość, wbrew pozorom, mnie strasznie wymęczyły. Bo wiem, że już schodziliśmy na dół, już byliśmy tam za lodowcem, po prostu na dole było strasznie gorąco, a ja byłam tak zmęczona, że nie miałam siły ściągnąć tych butów takich jeszcze ciężkich spodni. I w końcu jeden z kumpli z naszej ekipy, którzy już oczywiście świętowali swoje wyjście i oni już nie myśleli o nas za dużo, ale pamiętam, jak mnie tak wziął, posadził na kamień i mówi, siadaj tu, ja cię rozbiorę, nie mogę na ciebie patrzeć. Tak. Natomiast o ile byli dla mnie łaskawi, to ja tu też dodam i nie wiem, czy tu jest ktoś z tej ekipy, ale ja wam wciąż pamiętam te kamienie w moim plecaku, które mi wrzuciliście, które ja nosiłam do końca, prawie do końca wyjazdu w Gruzji. Tak, bo moi stwierdzili, że mają za dużo siły, więc mi wrzucili kamienie do plecaka. I jesteś jakimś harpaganem, słuchaj, ty wszystko dajesz radę zrobić. Nie, no po prostu było tak, że oni wrócili i ominęli w sumie rzeczy, które ja już nie potrzebowałam później, jak już pojechaliśmy tam turystycznie dalej Gruzję zwiedzać. No więc ja te kamienie sobie tak ładnie nosiłam, zorientowałam się pod koniec wyjazdu, myślałam, że tam uduszę, no ale cóż. Matko Boska, no jesteś, mówię, harpaganem, taki dodatkowy trening wzmacniający ci zapewnili, ale zobacz, dałaś radę, to już chyba nie ma rzeczy niemożliwych dla ciebie. A właśnie, a propos, czy jest jakaś w ogóle dyscyplina sportu, którą spróbowałaś, ale nie wyszła, albo czy też której po prostu bardzo nie polubiłaś? Raczej tak nie pochłonęła mnie, może jakbym miała, znaczy ogólnie rzecz biorąc, ja bym chciała robić w ogóle wszystko, tak? Tylko trzeba czasem no właśnie, wybrać. Tak mi się wydaje, że jesteś tutaj to, szeroko, na szerokie nie, zainteresowanie. Nie pochłonęło, nie wciągnęło. Ale spróbowałam, znaczy właściwie są dwie takie rzeczy, wbrew pozorom, ta, która totalnie jakby jest poza mną, to są kajaki górskie, mówię, no. Próbowałam, ale jakoś tak chyba po prostu nie siadło i nie, że tak nie zaprzyjaźniłam się z tym sportem jakby, no bo chyba też trochę brakuje to wszystko czasu, a że nie było takiej miłości jak do nart czy coś, no to po prostu został gdzieś tam odpuszczony. Mm-hmm. I druga rzecz, która wcale, pomimo że uważam, to jest fajne i coś lubię zdjęcia oglądać, ale to są jaskinie. Gdzieś tam też jakby mm-hmm. w ogóle, no byłam kilka razy, nie na jakichś ekstremalnych wyjściach, ale wiem o co chodzi, byłam, spróbowałam. I też oczywiście jakby jak raz na jakiś czas ktoś zaproponuje jakieś wyjście ze znajomymi czy coś, no to mówię, no to z chęcią pójdę na zasadzie czegoś zrobienia nowego, innego, ale to nie jest tak, żebym tak jak na skitury z weekendu na weekend, ja planuję ten wyjazd i ja czekam na ten wyjazd. Tutaj jest to takie, no mówię, byłam, zobaczyłam, wiem o co chodzi, ale jakiejś miłości, jakaś wielka Dobra. Miłość nie powstała. I wbrew pozorom ja też nie jestem jakąś super miłośniczką typowej spinaczki. Ale to jest takie dość przewrotne. Ja tu, bo tak, zanim zaczęłam w ogóle biegać, jak już chodziłam trochę po górach, ale jeszcze nie biegałam, to ja się troszkę faktycznie wspinałam. I coś tam zaczęłam robić i w tych skałach i tak dalej, ale wbrew pozorom wcale nie było tak, że mi ten sport tak łatwo przychodził. A na dzień dzisiejszy jest tak, że ja mam takie, nie lubię za bardzo jeździć w górę, jeśli już to w ogóle zimą się wspinać, ale z kolei jak zimą się wspinam, to mi jest strasznie zimno. Ja już to jest taki głupi argument, bo tutaj mówię, że byłam w Laponii przy minus 20, a wspinać to jest zimno. Ale to też jest, chyba wynika trochę teraz z tego, że ja nieco schudłam, a kiedyś było inaczej. Natomiast mówię, takie... Ta wspinaczka, ja mówię, trochę się wspinałam i dobrze wiem, o co gdzieś tam w tym chodzi.
Natomiast ja mam takie wewnętrzne poczucie, że jeśli ja mogę na jakiś szczyt wejść na nartach i z niego zjechać, albo wbiec z innej strony i zbiec, co zrobię 4 razy szybciej, to niekoniecznie muszę się na niego wspinać po prostu. Natomiast bardzo lubię robić granie. Gdzie ja się w miarę szybko przemieszczam, posuwam, gdzie nie trzeba stać, czekać, aż ktoś założy stanowisko, coś tam, coś tam, coś tam. Mówię, ja też się nie wspinam jakoś super, żeby nie było, że ja tutaj nie wiadomo co robiłam w tych górach. Bardziej wiem, o co chodzi. Byłam, raz na jakiś czas jadę, żeby sobie przypomnieć, obyć się ze skałą, no bo czasem jak się jest, czy nawet na trudniejszych tego typu zawodach, nie wiem, jak w Tromso, czy w Szkocji, to takie podstawowe umiejętności wspinaczkowe naprawdę się przydadzą. Czy chociażby na skiturach, tak? Więc ja raz na jakiś czas jadę po prostu gdzieś tam sobie w góry, czy to latem, czy zimą. Ale też to nie jest tak, że nie byłabym w stanie zrezygnować z wyjazdu skiturowego na korzyść wspinaczkowego, powiedzmy. Czyli jednak te narty, jeszcze raz narty i ewentualnie, znaczy ewentualnie, no i bieganie. Wspinaczkę, czy te elementy wspinania, mówię fajnie, bo czasem jest tak nawet na nartach, że gdzieś człowiek jedzie i musi podchodzić się jedną stroną i później nawet kawałek zjazdu na linię jest do jakiegoś żlebu, czy coś, no żeby zjechać, tak? Więc jakby zawsze staram się właśnie troszeczkę gdzieś tam w tych górach być i tak być oswojona, żeby nie wzbudzało to we mnie zbyt dużych emocji, jak już człowiek jest na nartach, tak? Ale ta wspinaczka nie jest aż taka dla mnie super. No ty tam potrafisz się po prostu wbiegać, potrafisz wbiegać w moment, czy ja tego nie widziałam, ale ja Natalię spotkałam sobie totalnie przez przypadek, jak wchodziłam na Trigla w zeszłym roku i no ja tam podchodziłam chyba z 7 godzin w ciężkim upale, słońcu, podzieliłam to na 2 dni, spałam w schronisku, na drugi dzień wyszłam do góry i tam rzeczywiście jest duża ekspozycja, wąska grań. No i są elementy wspinaczkowe, a Natalia na to wbiegła i wbiegła, słuchajcie, w 2 godziny, więc możecie sobie wyobrazić, jak ja się czułam po prostu. Od razu szybciej schodziłam, ale to i tak nie zmienia faktu, no, że jesteś po prostu harpaganem, bo rzeczywiście tam jest, jeżeli chodzi o bieg, dość trudno, trudne to mogło być, znaczy inaczej, niebezpieczne, może tak. To właśnie i tutaj to jest fajny przykład. Ja pamiętam po tym naszym spotkaniu na Triglawie, zresztą mojej wizycie, którą gdzieś tam u siebie też pokazałam, że byłam na Triglawie, ja dostałam strasznie dużo zapytań, czy tam trzeba brać sprzęt spinaczkowy, w sensie ląży i tak dalej. I mi było tak strasznie ciężko odpowiadać na te pytania. Starałam się, już miałam w pewnym momencie miałam przygotowaną odpowiedź, którą do wszystkich wysyłałam. I mówię, no właśnie, bo tu zależy, jakie to ma poczucie ekspozycji, jak to się boi, czy ktoś się boi ekspozycji, czy ktoś się nie boi, jakie ktoś ma obycie takie w górach, jak się po prostu czuje. Bo dla mnie ten Triglav, no naprawdę nie stanowił żadnego problemu. Po prostu nie miałam ani jednego momentu, żebym poczuła, że ojejku, może jednak powinna mieć tam ten sprzęt, tak? Ale to było dla mnie i ja wiem, że... Tak, ale ja dla większości osób, którzy na przykład na co dzień chodzą na znaczy uprawiają trekking zwykły, to już będzie hardcore. Ja tam hardcore. Nie wbiegałam na jakiś czas na ten trigger, faktycznie w miarę to sprawnie poszło, natomiast ja tam nie wbiegłam jakiegoś... Chcę się nie na zawody zmieszać do tego, że tam w wielu miejscach czekałam, aż ktoś przejdzie, tak? W zasadzie, że ja też... Ja jestem świadoma, że dla niektórych może taki odcinek, który dla mnie jest bezproblemowy, dla kogoś po prostu stanowi jakieś tam wyzwanie. Zresztą w dół jak schodziłam, to pomagałam jednej dziewczynie schodzić, bo tak strasznie płakała. Rodzice tam coś jej próbowali powiedzieć, no nie była z Polski, no ale nieważne. Gdzieś tam wzięłam ją nawet za rękę i sprowadziłam kilka kroków, no bo właśnie ona się tego strasznie bała. Dla mnie to nie był żaden problem. Zresztą właśnie ta podobna historia była z tą Katie na Monterozie, która chyba jak widziała ekspozycję, to no, zaczynała strasznie płakać, panikować, a dla mnie to było normalne przejście, nie stanowiło to dla mnie totalnie żadnego problemu, więc mówię, no to jest takie poczucie własnego komfortu, tak? I kwestia indywidualna, tak, bo jednak jak ktoś odczuwa strach, to wtedy bardzo łatwo o błąd, no i to przypłacić rzeczywiście można albo życiem, albo ciężką kontuzją. To też, tak jak ktoś powie, no bo ja biegłam na tygla bez sprzętu, no tak, ja się do tego przyznaję, natomiast to był dla mnie suchy dzień, tam nie było, tam się nie działo nic, tak. Było fajnie, ja mówię, ja się na tego typu ekspozycjach czuję bezproblemowo, ale nie będę mówiła każdemu, że jedź tam bez sprzętu, bo ktoś inny może to zupełnie inaczej odbierać, także no tak to wygląda. Tak, zdecydowanie. Dobrze, to teraz chciałabym przejść do tych tematów bardziej kobiecych i tematy płci.
bo chciałam zapytać, jak ty uważasz z twojego własnego doświadczenia, bo nie mówimy ogólnie jak jest, bo wiemy jak jesteśmy zróżnicowani biologicznie, kobiety i mężczyźni, ale czy z twojego punktu widzenia kobiety są mocniejsze w tym sporcie, w biegach, czy mężczyźni, czy w ogóle płeć ma znaczenie? Wiesz co, ja jestem taką osobą chyba, tak po prostu, że jakby nigdy staram się też tak nie rozróżniać, czy nie wchodzić, nie rozmyślać o tym, po prostu no tak jest, że my jesteśmy inni i może tak nie do końca poprawnie to powiem, no, ale tak ja nie szukam dziury w całym, tak? No tak. Czy jest mocniejsze, czy nie. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że kobiety mają mocniejszą psychikę, może też nie wszystkie, ale te, które chcą czegoś tam osiągnąć, to są mocne psychicznie i pewnie większość z nas tak uważa. Natomiast no chcąc nie chcąc, faceci są silniejsi, no są facetami, no po prostu tak fizycznie są facetami. Natomiast nieraz mi się zdarzyło no właśnie na takich wyjazdach z ekipami męskimi, że wbrew pozorom, tak mówię, z kolei może mi było ciężej fizycznie, ale ja to psychicznie lepiej wszystko znosiłam niż faceci. Tak na przykład pamiętam w tej Laponii, że no ja po tych 10 dniach, no okej, okay, no ja byłam na to gotowa, a tam już były już dość starczy i tak dalej, nie? Ze strony męskiej. Ale myślę, że to jest po prostu inaczej, nie ma co tu porównywać, jakoś tak strasznie. Czyli płeć po prostu w tym przypadku dla ciebie nie ma znaczenia. No na pewno oczywiście biologicznie jesteśmy zróżnicowani, ale to jest tak, że mężczyznom myślisz, że jest łatwiej, czy kobietom jest łatwiej w górach ogólnie? Też... No na pewno mężczyznom jest łatwiej. No jakby nie patrzył, no są silniejsi. Ja się zawsze mówię, że kobietom jest zawsze zimniej niż facetom, tak ogólnie, tak? Kwestia higieny. Łatwiej, no tak po prostu, no są facetami, więc na pewno jest im łatwiej. To nie znaczy, że my sobie tam nie radzimy. No właśnie, bo to jest istotne, znaczy tu jesteś pięknym przykładem tego, że radzisz sobie świetnie w każdych warunkach, nawet przy minus 30 w Laponii jako jedyna kobieta, ale czy spotkał cię kiedyś jakiś rodzaj dyskryminacji z powodu płci albo po prostu jakieś gorsze potraktowanie, czy na wyprawach, czy na trekkingach prywatnych, czy podczas zawodów, gdziekolwiek? Nie, ja powiem szczerze, nie miałam tylko jedną taką niezbyt przyjemną historię, znaczy nawet nie nieprzyjemną, taka, którą w ogóle gdzieś tam w głowie mi się zapamiętała i ona nie była w żaden sposób związana z dyskryminacją, tylko nieważne już na którym, ale na jednym z wyjazdów chłopaki po prostu przeginali z żartami, gdzie ja mam mocny dystans do tego, co się dzieje i do męskiego towarzystwa, bo jednak większość tych wyjazdów właśnie jest w męskim towarzystwie, więc już mnie nic chyba nie zdziwi, albo prawie nic i mam dystans do żartów, czy nawet do tego, że oni się często jest tak, że się śmieją, że jestem jednym z ich, znaczy też kumplem po prostu i to jest okej. Natomiast raz po prostu przegięli z takich żartów w stosunku do mnie, no po prostu się popłakałam, bo już nie wytrzymałam i to był pierwszy i ostatni raz, kiedy mi się coś takiego gdzieś na jednym wyjeździe zdarzyło. Wiedzieli, że przegięli tą granicę taką, przekroczyli tą linię mojej jakiejś takiej wytrzymałości i nigdy więcej się z tym nie spotkałam i to też było bardzo dawno temu. Mam wrażenie, że im jestem starsza, tym jakby większe jest takie docenienie nawet w ekipach, że jest dziewczyna z facetami. No w ostatnich latach gdzieś tam na wyjazdach narciarskich, czy w Kanadzie, czy właśnie w Norwegii strasznie mam taką fajną ekipę męską i strasznie lubię za to chłopaków, bo no, zdarza się tak, nie ma co ukrywać, że przecież idziemy na przykład przez lodowiec, wszyscy jesteśmy związani liną, no i idziesz tam kilka godzin, no i w pewnym momencie, no chcąc nie chcąc, chce ci się po prostu siku, tak? I ja nie mam problemu z tym, że ja mówię, panowie, teraz wy patrzycie w tamtą stronę, ja patrzę w tą i proszę się na chwilę zatrzymać, no bo my się z tej liny nie rozwiążemy, tak? I ja wiem, że nie ma z tego żadnych tam podśmiechiwań się, komentarzy, no po prostu jest to takie bardzo naturalne i za to też sobie na przykład cenię facetów, którzy potrafią się zachować, tak? Są dżentelmenami. Proszę? Są dżentelmenami. Tak, dokładnie, że ja się nie czuję źle, tak? W takiej sytuacji na przykład. Więc myślę, że też ważne jest dobranie sobie jakiejś tam ekipy.
tak jak mówię, ja na razie spotykałam się raczej z dobrym traktowaniem i nie wiem, może też to wynika z tego, że faceci czy panowie, z którymi ja gdzieś jeżdżę, nie wiedzą, że ja nie jestem ciepłą kluchą i jak... No i ciężko mi jest tak, nie wiem, zniechęcić do czegoś, czy w ogóle to, że ja będę gdzieś tam marudzić po prostu. Więc jak mówię, nigdy nie miałam poczucia w jakikolwiek sposób, żebym była dyskryminowana czy coś, bo wiedzą, że no jak mam spakować plecak, to ja ten plecak sobie spakuję sama i mi nie trzeba pomagać, jak chcą, to mi mogą pomóc, ale... Stereotypowo też raczej nigdy nie byłaś traktowana, że kobieta to słabsza, kobieta sobie nie poradzi, a... Kobietom nie można ufać, jak kobieta ma problem z kierunkami, wiesz. Nie, w ogóle mówię, mam, chyba może szczęście mam do panów czy coś, a z drugiej strony mówię też, zdarzały mi się historie na przykład, pomimo, że jestem na przykład na co dzień bardzo zorganizowana i taka skrupulatna w tym, co robię i tak dalej, to faktycznie jak jadę z facetami, to mi się coś wyłączy, na zasadzie to nie się mną opiekują, tak troszeczkę oczywiście mówię. Zdarzały się historie i ja się do tego przyznaję. Raz zapomniałam torebki ze wszystkimi możliwymi dokumentami z helikoptera, ale to jeszcze było nic strasznego. To było w Kanadzie. No dokumenty, wszystko. Po prostu mi się wyłączyło gdzieś myślenie, ale to jeszcze było nic. Bo raz zapomniałam dowodu osobistego na lot do Norwegii. Ale naprawdę gdzieś tam po prostu chyba każdy mówi, że to się może zdarzyć. Ja się śmieję, że mi się po prostu wyłącza jakiś taki mój instynkt organizacyjny. Ale tak jak mówię, nie, fajną mam ekipę, na fajnych ludzi trafiam. Panowie też wiedzą, że jak ja już mówię na coś nie, to nie znaczy, że to jest jakieś moje wiedzimisię, tylko że to jest naprawdę takie nie, bo jest albo naprawdę za zimno, tak, za trudno czy coś, a nie i nie ma w związku z tym żadnych jakichś docinek czy później jakichś komentarzy. No super, to fajna ekipa rzeczywiście. Tylko pozazdrościć chłopaków. A czy sport twoim zdaniem ogranicza kobiecość? No w pewnym stopniu, na pewno. Ale to jest nasz wybór jakby, tak? Ja na prostych przykładach, no trzeba się jakby pogodzić, nie wiem, no tak jak ja trenuję dużo i nie ma co ukrywać, że to moje ciało w jakiś sposób się zmienia, tak? Ja jestem po prostu mięśniona na przykład, no i jak to się z tym nie godzi, no to tyle nie trenuję pewnie, tak? Są dziewczyny, które uważają, że no nie mogą tak wyglądać, chociażby z takiego względu, no... Ale ty akurat masz sylwetkę taką bardzo filigranową, przynajmniej jak cię widziałam, to rzeczywiście jesteś umieszczona, ale jesteś dalej kobieca, filigranowa, także wiesz, no nie jesteś kulturystką, także... Nie, oczywiście, no natomiast no ta przewaga mięśni jest dość duża. I tego się jakby nie da ukryć, tak? I nie każdy chociażby z takiego względu jest w stanie to zaakceptować po prostu. Oczywiście są dziewczyny, które mają jeszcze większe mięśnie, są dziewczyny, które pomimo, że są silne, wcale ich nie mają, no bo to też zależy od naszej jakby budowy, tak? Anatomii. No więc na pewno w jakiś sposób ten sport oddziałuje na naszą taką kobiecość. No druga rzecz, to już też zależy od nas, jak my sobie to zbudujemy. Ja u mnie jest wielkim hitem, jak ktoś mnie widzi gdzieś w sukience na przykład, bo ja na ogół jeszcze mam pracę taką, że też chodzę w obuwiu sportowym i w bluzach najczęściej. Czyli nie masz dress code'u, nie musisz chodzić elegancko ubrana na spotkanie. Więc ja posiadam, szefie, tak powiem, jedną parę szpilek i jedną marynarkę, jak trzeba to mam, ale na co dzień też chodzę raczej na sportowo ubrana. No więc też mówię, ja to lubię i ja taka po prostu jestem, ale na pewno są osoby, które czują się wiele lepiej, bardziej kobiece, bardziej pewnie, chociażby nawet ubierając się troszeczkę inaczej, tak? Więc to są też. Właśnie chciałam o to zapytać, czy zwracasz uwagę na te walory estetyczne, na przykład przy ubraniach, czy w ogóle podczas samych biegów, bo są i spódniczki, i różne inne takie czysto damskie części ubiorów. Czy na to zwracasz uwagę, czy w ogóle masz poczucie takie, że chcesz wyglądać kobieco i ładnie, czy totalnie nie zwracasz na to uwagi, nie jest to dla ciebie w ogóle istotne? Nie, no ja zawsze mówiłam i całe życie się śmieję, że grunt to dobrze wyglądać, że to się nie da. A jednak. To wygląda, więc...
Oczywiście śmieję się, nie zawsze musi to być spódniczka biegowa, ale faktycznie gdzieś tam lubię, jak mi, nie wiem, pasuje opaska do spodenek, czy coś tam fajnie sobie wygląda. Dodatki. To ja myślę, że nie bez przyczyny, tak cichaczem mogę dodać, że chyba 3 czy 4 lata temu były jakieś Oscary przyznawane, z tego co pamiętam, i z lekką szyderą to było oczywiście zrobione, no ale dostałam na arenie naszej polskiej Oscara za najlepiej ubraną biegaczkę, więc... Wow, a ty tego nigdzie nie znalazłam, słuchaj, przerywam cały internet i nie znalazłam tej informacji, to jest bardzo ciekawa. Były jakieś takie małe nominacje. Jedna z gazet czy jakiś portal to opublikowała. Oczywiście, słuchajcie, no... strasznie się z tego cieszę i no też mam możliwość jakby troszeczkę mieć, powiedzmy, więcej tych ciuchów czy tej odzieży, która no nie jest tania i pewnie gdybym nie dostawała, nie miała sponsora, no też bym sobie na aż tyle nie pozwoliła, tak, po prostu. Natomiast faktycznie no gdzieś tam fajnie jest, dobrze się po prostu czuć. Ja myślę, że to też jak się staje nawet na starcie zawodów i masz poczucie, że fajnie się czujesz po prostu, tak, jesteś w fajnych ciuchach, które lubisz, które cię sprawdzają i tak dalej, no to też jest plus 10 minut na czasie w wyniku. Miałam taką... To jest clue, to jest to. Raz miałam taką historię, że totalnie się nie ubrałam, totalnie po prostu jakoś, nie wiem jak to się stało, pojechałam z wody i miałam wszystko, nie wiem, no nic mi do siebie nie pasowało, biegłam w żółtej kurce z czerwoną kamizelką biegową, no i moja przyjaciółka mi to do dzisiaj wypomina, jak ja w ogóle mogłam to zrobić. Nie. To zapamiętane. Ale to są takie, mówię, poboczne historie, natomiast myślę, że każdy z nas będzie się fajnie ubrać, to czy to kobiety, czy faceci, jak tam możesz sobie kupić coś nowego, sportowego, to każdy to lubi po prostu. Ale to jest właśnie ciekawe i bardzo fajne, że pomimo tego, że masz dużo w sobie pewnie jakichś tam cech męskich, że jednak w tym męskim gronie ci się tak dobrze i wspina, i biega, i jeździ na wyprawę, a jednak ten akcent kobiecy cały czas w sobie masz i to wszystko łączysz, więc myślę, że... Ja panowie czasem są gorsi ode mnie, naprawdę, w kwestiach ubierania się na sportowo. Oni też muszą mieć wszystko zielone albo niebieskie, naprawdę. I ja to nie miałam, bo no niestety mówię, pracując też w tej branży jakby sportowej, ja widzę, co oni wyprawiają i jakie to są czasem problemy. Więc to wcale nie my wyjdziemy. My o tym mówimy, a oni to robią. Oni to robią cichacze. Oni się po prostu do tego nie przyznają, bo może duma nie pozwala, ale tak samo to robią. No proszę, same ciekawostki dzisiaj. A powiedz mi, jakie są największe przeciwności czy trudności dla kobiet w górach, jakie ty widzisz? Ze względu na płeć czy naszą słabość, tu już nie chodzi mi o wydolność, ale być może oczywiście higiena czy tam kwestia załatwiania, no, to na pewno. Kwestie jakieś takie higieniczne na pewno, no, są o wiele trudniejsze niż w przypadku mężczyzn i no i tyle bym powiedziała. No tak, to no. Nie widzisz żadnych takich większych różnic, że... No, znaczy jesteś totalnym przykładem na to, że można i można wszystko, niemożliwe nie istnieje, bo rzeczywiście jesteś harpaganem. Więc jak no, wiadomo, że... Tak jak ja, no nie wiem, mając niecały 1,60 m i ważąc tam 40 kilka kilo normalnie, no to nie poniosę tak ciężkiego plecaka jak, nie wiem, facet, który jest 2 razy większy niż ja, tak? No natomiast jakby największym ograniczeniem są te takie, no po prostu higieniczne sprawy, no, tak. No ale to... Czyli są związane z naszą różnicą, tak, biologiczną po prostu. A masz jakąś kobiecą bohaterkę, jakiś autorytet, niekoniecznie sportsmenkę? Wiesz, to ja zastanawiałam się już nieraz, dość często mi ktoś zadaje to pytanie i wbrew pozorom nie ma takiej osoby chyba, w którą jestem jakoś tam, nie wiem, zapatrzona, powiedzmy. Albo która cię inspiruje. Albo która mnie inspiruje, dokładnie, a natomiast ja zawsze podziwiam matki, które trenują czy uprawiają sport i są na wysokim poziomie, bo zawsze ja mówię, że kurczę, ja już nie mam na nic czasu. A jak ktoś ma jeszcze czasem 2 czy 3 dzieci, to ja podziwiam takie osoby, że jeszcze są w stanie trenować, jakoś to organizować i tak dalej, i tak dalej. A to robią i są takie, prawda?
Dokładnie i zawsze mnie to inspiruje w sensie takim, że jak mówię, że ja nie mam czasu na treningi i ja zaczynam marudzić, że tyle mam zajęć do zrobienia i tyle rzeczy, bo przecież ja pracuję i biegam i zaraz sobie myślę, zejdź na ziemię dziewczyno, bo tam są takie, co robią 3 razy tyle tak naprawdę. Więc mówię, więc zawsze podziwiam osoby, które faktycznie są w stanie fajnie łączyć treningi, pracę i dzieci, bo to jest niesamowite dla mnie. Bohaterki, ciche bohaterki. No i pięknie, że o tym powiedziałaś, bo płynnie możemy przejść do ostatniej części pytań. Ja oczywiście przypominam, że jeżeli czegoś nie doprecyzowałyśmy, bo macie jakieś pytania, które nie padły, chcielibyście i chciałybyście, żebyśmy odpowiedziały, żeby Natalia odpowiedziała na jakieś pytania, to oczywiście piszcie, my tutaj będziemy na bieżąco sprawdzać i odpowiadać. Ale możemy płynnie przejść do ostatniego etapu, o którym nie chcę cię bardzo męczyć, bo to jest twoja indywidualna, prywatna sprawa, więc absolutnie nie, ale pochwaliłaś się na Instagramie, więc stwierdziłam, że możemy poruszyć ten temat. Natalia jest, słuchajcie, w ciąży. Bodajże, nie wiem, 7. miesiąc, tu mnie musisz poprawić. Już, nie wiem. Już teraz prawie, już 8. Już, tak, już słuchajcie, 8. miesiąc i naprawdę kto obserwuje Natalię, ten wie na Insta Stories, że Natalia codziennie jest na nartach i nie zwalnia, i gimnastyka, i czy rowerek, no po prostu cały czas w ruchu, więc pełny podziw. Strasznie aktywnie cały czas starasz się spędzać czas, praktycznie codziennie, z tego co widzę. I mówiłaś, że ten ruch jest dla ciebie bardzo ważny, ale jak? Teraz oczywiście jest to ograniczone i wiem, że ograniczasz te treningi mimo wszystko, ale na początku trenowałaś więcej. Jak i ile? I do którego momentu intensywnie w ogóle trenowałaś w ciąży? I czy to biegałaś w ogóle też dalej po górach? I na ile to w ogóle było możliwe dla ciebie i bezpieczne? No, nie ma się to czym jakoś strasznie chwalić, bo tak naprawdę trenowałam do momentu, w którym się dowiedziałam, że jestem w ciąży, wbrew pozorom. Chociaż później jeszcze robiłam troszeczkę treningów, ale już trochę zwolniłam. Faktem jeszcze przebiegłam zawody na DFBG 70 km, bo jeszcze nie wiedziałam wtedy, że tak powiem, że jestem. Ja powiem tak, ja nikomu nie będę mówić, żadnej dziewczynie, żeby to coś tam robiła czy nie robiła. Ja się wbrew pozorom bardzo dobrze cały czas czuję. I tak jak mówię, od momentu, jak tylko się dowiedziałam, że jestem w ciąży, cały czas jestem w kontakcie z moją panią doktor. Ona mi mówi, na co mam zwracać uwagę i czego ewentualnie mam nie robić, co mogę robić. I wszystko, co ja teraz robię, ja robię w takiej swojej strefie komfortu. Ja w ogóle nie wychodzę poza strefę komfortu. Ja nigdy nie wróciłam z aktywności zmęczona z tego, co teraz robię, tak? Po prostu zawsze zostawiam sobie taki bufor, jakieś siły, bo to nie chodzi o to, żeby trenować. Ja to robię dla fajnego, dobrego samopoczucia. Więc no, takie intensywne treningi tak naprawdę gdzieś tam, to tak wbrew pozorom, nie wiem, do 10, 12 tygodnia mi się zdarzały. Później już sobie czasem robiłam jakieś przebieżki. Taki 4., 5. miesiąc bardzo dużo jeździłam jeszcze na rowerze, wbrew pozorom jeszcze jesienią. Robiłam tam nawet po 80 km, oczywiście znowu z przerwami jakimiś, na spokojnie, nie patrząc na czas, w jakim się to robi i tak dalej. Więc natomiast mówię, stricte jakieś intensywne trenowanie, no to odpuściłam już tak koło 9. tygodnia. No mówię, to nie jest czas na trening, ja go jakby podtrzymuję, ja się cały czas ruszam faktycznie, ale ja nie robię nic takiego stricte treningowego jakby, tak? Ja sobie wychodzę na narty pochodzić, czy wsiadam na trenażer w domu, żeby po prostu pokręcić sobie i oglądać film w międzyczasie. Tak, to właśnie można zaobserwować na Instagramie. Ale tak jak mówię, robię wszystko, co gdzieś tam sobie konsultuję z moją panią doktor. Mam na dzień dzisiejszy moją wytyczną jest tak, że mogę robić wszystko tylko tak, żebym nie miała zadyszki. Okej. więc ja tak chodzę właśnie na nartach, żeby nie mieć zadyszki. Więc to wszystko jest w formie po prostu takich luźnych bardzo gdzieś tam spacerów, czy aktywności. Mi po prostu też więcej frajdy sprawia luźne takie pochodzenie na nartach niż wyjście na spacer taki standardowy. Nawet tak jak jestem teraz w Krynicy i tego śniegu jest sporo, to idzie się po tych chodnikach, po tym takim miałkim śniegu, to jest po prostu męczące, gdzie już wolę sobie na godzinkę gdzieś tam wyjść na te narty i bardzo spokojnie pochodzić.
ale tak jak mówię, nie robię nic, co by było poza moją strefą komfortu. I taka strefa komfortu dla każdego może oznaczać co innego po prostu, tak? I ja tu nie będę mówiła, czy to jest fajne, czy niefajne. No tak, no bo każda inna kobieta inaczej przechodzi ciążę i ma inne, predyspozycje. Jedne kobiety mogą, drugie nie, ale pokazujesz przede wszystkim to, że jak się jest rzeczywiście zdrowym i sprawnym i można, no to można rzeczywiście sport do końca uprawiać. Szukałam takiej pani takiego lekarza, tak, z którym będę mogła swobodnie gdzieś tam właśnie sobie na ten temat porozmawiać, który mi coś doradzi w tej kwestii, no bo ja nie wyobrażam sobie też właśnie siąść i nic nie robić. Dla mnie by było to nienaturalne, niezdrowe. Może ja bym przeżyła, ale wszyscy bliscy, którzy mi o to tarczają, myślę, że z moim charakterem nie. Jak cię tak słuchasz cały czas, to właśnie nie wyobrażam sobie, że jesteś w stanie siedzieć po prostu w domu i nic nie robić. Także dobrze, że możesz rzeczywiście sprawnie te wszystkie miesiące przechodzić i dalej uprawiać sport, bo czuję, że po prostu jesteś wulkanem energii i nie miałabyś gdzie niestety co z tą energią zrobić, więc rzeczywiście mogłoby się to odbić gdzieś tam na współlokatorach. Musiałabyś odreagować. A oczywiście dziecko to spore zmiany w życiu. Jak domyślam się, chwilowo zmieniłaś po prostu życiowe priorytety. Ale co dalej? Czy zamierzasz powrócić właśnie do takiego intensywnego trybu życia? Czy w ogóle na razie nie planujesz? Czy też masz może jakąś swoją wizję przyszłości? Bo tak jak mówisz, jest dużo mam inspirujących, które sporty uprawiają. Może będziesz taką kolejną mamą, która pokaże, że można wszystko. Ja na chwilę obecną powiem szczerze, że ja nie planuję. Po prostu nie wiem, jak będzie. Na pewno będę chciała wrócić do tego sportu, ale nie nastawiam się. Nie nastawiam się, że nie wiem, to ma być za rok, za pół roku, za 3 miesiące, czy może za 2 lata. Myślę, że czas pokaże, a znając siebie i swój charakter, więc jak tylko będę mogła, to po prostu wrócę, tak? Natomiast mówię, ja też zawsze dochodzę do takiego wniosku i tak mam w głowie, że ja czasem wolę być miło zaskoczona niż niemiło rozczarowana. No tak. I nawet jeśli chodzi o tę aktywność ciąży, to ja już na początku, jak się dowiedziałam, że jestem, no mówię, no to pewnie trzeba będzie odpuścić. I ja się cieszę teraz z tego, że się mogę tak ruszać, jak się mogę ruszać, a nie, że zaraz się załamuję, że nie mogę iść na trening w ogóle, to w sensie taki intensywny. I tak samo, takie samo mam podejście, jeśli chodzi o powrót do sportu. Po prostu będę robiła po kolei, jakby tak, wszystko, co trzeba zrobić i niech się to jakoś tam samo układa. Myślę, że jak będzie taka możliwość, to wrócę maksymalnie szybko, ale tak jak mówię, nie mam wobec siebie żadnych jakichś oczekiwań, nie chcę na siebie narzucać żadnej jakiejś tam, albo za pół roku trzeba już biegać, czy tam wejść na jakiś poziom sportowy. Nie chcę się rozleniwiać i na pewno to nie o to chodzi, że ja przestanę coś robić i nie będę chciała wrócić, sobie daję tam rok czasu na obijanie się. Nie, natomiast tak jak mówię, nie narzucam sobie nic. Zresztą zeszły rok pokazał, jeśli chodzi o starty w zawodach i tak dalej. Tak. Nie wiadomo, jaki będzie przyszły, więc nie ma co planować. Nie nakręcam, dokładnie. Ale masz jakieś jeszcze jakieś wielkie marzenie, jakiś taki wielki cel sportowy do osiągnięcia? Coś, czego jeszcze nie zrobiłaś, a chciałabyś? Ja szczerze mówiąc, jeśli chodzi o sportowe rzeczy, takie biegowe czy sportowe, to wbrew pozorom, jak ja już coś wymyślam, to ja to realizuję, że tak powiem. I można wszystko. Tutaj sportowy się gdzieś tam, chociaż mam troszeczkę oczywiście jakichś tam marzeń, ale ja też uważam, że marzenia trzeba mieć, żeby je realizować. Natomiast my żyjemy w tak fajnych czasach, że to jest kwestia czasem chęci, żeby nie nazywać czegoś tylko, że to jest moje marzenie. Po prostu to trzeba zrobić, tak? Trzeba się przygotować, zorganizować i po prostu działać. Więc są jakieś rzeczy, które chcę zrobić, tak? Może nie są jakimiś moimi super marzeniami, takimi marzeniami, bo wiem, że to jest takie trochę nieosiągalne, więc to jest takie marzenie. Nie, raczej uważam, że mam jakieś plany i fajnie byłoby pewne rzeczy jeszcze w życiu zrobić. No, żeby je zrobić, żeby się po prostu zorganizować i tyle. I to jest wszystko proste, jak się ciebie słucha. Jesteś taką niezwykłą inspiracją, tak strasznie motywujesz, no, że po prostu klasycznie niemożliwe nie istnieje, bo dla ciebie wszystko to jest pestka i to się tak fajnie słucha, że rzeczywiście... To nie jest czasem pestka, no tylko tak jak mówię, no ja myślę, że my żyjemy w takich, mówię, czasach, że właściwie kwestia chęci. Tak, znaczy jesteś tego doskonałym przykładem, bo tak jak mówię, nie rzuciłaś
korporacji i pracy i nie żyjesz z podróżowania, tylko rzeczywiście łączysz pracę ze sportem i pokazujesz, że można. Do tego jeszcze tutaj ciąża i dalsze plany i nie zatrzymywanie się tak naprawdę. No i w książce można poczytać i na blogu rzeczywiście o tych wszystkich wyprawach, na których byłaś, także no wszystko da się rzeczywiście, tak jak mówisz, jak są chęci i dzisiejsze czasy, jak już będą otwarte granice i oczywiście i wrócimy do normalności, to już w ogóle będzie pełna wolność i swoboda. Mam nadzieję, że w ogóle do tego momentu wrócimy. A jaka jest największa siła kobiet? Jejku, ja myślę, że nasz uśmiech. Cudowne. Przecież tym można załatwić wszystko. To prawda, uśmiechem u kobiety można zawojować świat, to jest piękna odpowiedź. A czy jest jakaś rada, którą mogłabyś obdarować w ogóle kobiety zaczynające swoją przygodę z górami, nie tylko z biegami, tylko ogólnie z górami, tyle dyscyplin masz ze sobą, czy jakaś może ogólna wskazówka? Ojejku, żeby się nie poddawać chyba tak na początku, bo no nie zawsze wszystko nam od razu wychodzi. To nie jest tak, że ja miałam zawsze fajnie, kolorowo i tak dalej, bo naprawdę te moje pierwsze wypady w góry z ludźmi poznanymi na forach nie zawsze były fajnymi wypadami. Aha, czyli jednak tak. To nie było tak, że poznawałam zawsze super ludzi na tych forach po prostu, czy coś tam. Ale nie, no w sensie, żeby się nie poddawać, no każdy z nas musi pewne rzeczy przejść, nauczyć się, przebrnąć przez to i do przodu. Później to zawsze się jakoś rozwija po prostu i na pewno się nie zniechęcać, bo tak jak mówię, świat gdzieś tam stoi otworem przed nami. Super, super. No bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja wyczerpałam się ze wszystkich możliwych pytań. Bardzo dziękuję za obszerne i bardzo inspirujące odpowiedzi, bo rzeczywiście o wiele więcej się dowiedziałam niż z innych wywiadów i z książek i na to liczyłam. Czego Ci życzyć? No na pewno zdrowia, na pewno pozytywnego rozwiązania, to już chyba niebawem zresztą. No i szybkiego wtedy powrotu już do swoich pasji, nie mówię do zawodów, bo jak mówisz, to niekoniecznie zawody, ale do pasji, do trenowania. Żeby wszystko się rzeczywiście poukładało tak, jak sobie życzysz. Dziękuję ślicznie. To bardzo, bardzo dziękuję. Nie wiem, czy są pytania, ja tak sobie przejrzałam, że raczej pytań nie ma, więc jeżeli chyba, że ktoś jeszcze teraz chce zadać pytanie, ale widzę, że pytań nie ma, więc będziemy powoli kończyć, bo i tak już ma Natalię ponad godzinę zmęczyłam. Także trochę to trwało, ale bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na szlaku kolejny raz. Nigdy nic nie wiadomo dokładnie. Super. Dzięki również za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli. Bardzo mi było też miło, że są takie osoby, które wytrzymały z nami ten czas. No jest ich trochę, także dziękujemy. Myślę, że uda się zapisać ten live i będzie on ogólnie dostępny na Facebooku. A dla Instagramowiczów, którzy tu piszą, że niestety nie ma na Instagramie, jest na Facebooku, to postaram się ten live umieścić na YouTubie i po prostu będą mieli też dostęp, też będą mogli obejrzeć. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego Ci życzę. Ja również, dzięki, pozdrawiam. Cześć.